Pani Marta czyniła nas wszystkich lepszymi. Byłaś rajskim ptakiem, którego w przaśnych, siermiężnych czasach, w których nam żyć przystało, tak istotnie, tak naprawdę brakuje. Aktorka nazywana księżniczką teatru. Mam nadzieję, że ten uśmiech zostanie w nas i w naszej pamięci i naszych sercach. Pragnę w imieniu Zespołu Narodowego Starego Teatru w Krakowie pożegnać niezwykłą, wybitną artystkę, profesorkę wielu pokoleń aktorskich, reżyserkę i niezapomnianą, wspaniałą koleżankę. W Starym Teatrze spędziła, myślę, że można tak powiedzieć, swoje najlepsze lata jako aktorka. Grając tutaj na przestrzeni około 40 lat, zagrała kilkadziesiąt ról bardzo różnych, znaczących, głównych, co świadczy o jej niebywałej rozpiętości, jej talentu. Grała u reżyserów o bardzo różnych temperamentach, estetykach i osobowościach, między innymi u Lidii Zamkow, u Władysława Krzemińskiego, Konrada Swinarskiego, Bogdana Husakowskiego, Józefa Szajny, Jerzego Jarockiego, Piotra Skrzyneckiego i Mikołaja Grabowskiego. Wyreżyserowała też kilka przedstawień w naszym teatrze, między innymi Romans z Wodewilu według Krzemińskiego, cieszący się niebywałym powodzeniem u krakowskiej publiczności. O tym mogę zaświadczyć, bo miałem przyjemność grać w tym przedstawieniu. Kiedy wchodzę do teatru naszego od Placu Szczepańskiego, w witrynie naszego teatru mijam zdjęcie uśmiechniętej, pięknej damy. Oczywiście pani Marty Stebnickiej. Myślę, że ten niezwykły uśmiech, który często widziałem na jej twarzy, mówi wiele o niej samej. Mówi o jej poczuciu humoru, pogodnym usposobieniu, wewnętrznej harmonii, życzliwości, dobroci, wyrozumiałości i akceptacji dla innych ludzi takimi, jakimi oni są. I oprócz olbrzymiego dorobku artystycznego, za który należy jej się najgłębszy, pełen szacunku, ukłon, chciałem również podziękować za ten jej uśmiech. Mam nadzieję, że ten uśmiech zostanie w nas i w naszej pamięci i naszych sercach. For thy mercy's sake, deliver us from all our sins. W roku swoich 95 urodzin, 75-lecia pracy artystycznej, 6 lipca 2020 roku odeszła Marta Stebnicka, aktorka nazywana księżniczką teatru, pedagog Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego, dzisiejszej Akademii Sztuk Teatralnych, życiowa partnerka i muza poety Ludwika Jerzego Kerna, który w swoich Imionach nadwiślańskich pytał: co byłby ten świat wart, gdyby nie było Mart? Z pewnością uboższy byłby świat teatru, piosenki, Krakowska Szkoła Teatralna, jej studenci i sam Kraków,
miasto, do którego wjechała w 1941 roku schowana w koszu przykrytym pierzyną. Temu miastu pozostała wierna przez całe życie. Pokochała je od pierwszego wejrzenia, a ono wraz z publicznością odwzajemniło to głębokie uczucie. Publiczność mogła podziwiać jej temperament sceniczny, elegancję, poczucie humoru, kunszt aktorski i perfekcjonizm. Publiczności pokazała, że znakomicie odnajduje się w rolach zarówno dramatycznych, jak i komediowych, nie zapominając o kabarecie Jama Michalika, spektaklach muzycznych, czy raczej teatrze piosenki, dla którego zebrała i opracowała mnóstwo starych utworów, dodając im nowego blasku. Dzisiaj już wiemy, co byłby ten świat wart, gdyby nie było Marty. A dla naszego środowiska, tej właśnie Marty, stowarzyszonej w Zaspie od niemal 7 dekad i przyjętej przed laty przez kapitułę członków zasłużonych do jej elitarnego grona, a przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaczonej złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Czas płynie nieubłaganie, odbierając nam możliwość obcowania z wybitnymi artystami o niepowtarzalnych warunkach scenicznych. Dzisiaj muszą wystarczyć wspomnienia, ale pozostaje smutek i żal. Żegnaj Pani Marto, Pani Profesor, księżniczko teatru, zarząd główny oraz członkowie Związku Aktorów Scen Polskich. Są ludzie, dzięki którym czujemy się lepsi niż jesteśmy. Z obsadą Zielonej Gęsi, z kanclerzem Gałuszką mieliśmy niepowtarzalną okazję pojechać z panią Martą do opuszczonego przez nią w 1941 roku Lwowa. Kiedy spacerowaliśmy w pobliżu przepięknego gmachu opery, pani Marta podeszła do przypadkowego grajka akordeonisty i powiedziała: a, wrzucę mu jakieś złotówki, przecież to kolega jest. Tak go najzwyczajniej w świecie przygarnęła do swojego grona aktorów na najmniejszej scenie świata. Tak też przygarnęła nas wszystkich. Jej studentów z naszymi małościami, problemami, wątpliwościami. Każdy z nas miał z panią profesor jakieś swoje życie i życia nie starczy, żeby je opowiedzieć, zwłaszcza, że była to często bardzo osobista historia. Słuchaj, Tadek Łomnicki mi umarł, nie mam z kim pogadać. Chodźmy do Mozaiki na kawę. Pani Marta czyniła nas wszystkich lepszymi. Od szkolnego kierowcy, krawcowej, rzemieślnika technicznego, przez studenta do rektora uczelni. Nie bała się być blisko, nie żałowała czasu, a przez jej wrażliwość, wiedzę i ciekawość świata, od zachwytu nad najdrobniejszą oglądaną w muzeum terakotową figurką po zdanie: nie oglądaj telewizji, to już Kantor zauważył, że tam się wszystko powtarza, niczego z tego nie stworzysz, oświetlała nas wszystkich, wznosiła nas ku sferom, gdzie figlowały jej anioły, które zsyłała na pożegnanie. Potrafiła uczyć oddychać, mówić, patrzeć, chodzić, myśleć, śpiewać i się śmiać. Była z nami w naszych momentach szczęścia i życiowych kryzysach. Nawet w tych ostatnich trudnych miesiącach, pełna wdzięku i dziwnego spokoju, rozprawiała o Wilonie i Berangerze, śpiewała Śmiej się pajacu i mówiła: nie musisz nic dla mnie robić. Żyj tak, żeby nikt za ciebie nic nie musiał robić. Człowiek, dzięki któremu czujemy się lepsi, jest idealnym pedagogiem, ale jest też po prostu przyjacielem.
kochana Marto, żegnam Cię w imieniu Akademii Sztuk Teatralnych, Twojej szkoły. Przepraszam bardzo Pani Rektor Dorota Segda, że nie mogła być dzisiaj z nami. Bardzo tego żałuję. Żegnam Cię zatem w imieniu uczelni, której byłaś zwornikiem i przez tyle lat punktem odniesienia. Uczyłaś fantastycznie, ale uczyłaś też, jak uczyć. Odjechałaś, zniknęłaś, niestety, z naszego życia. A tak przecież wszyscy Cię kochamy. Jesteśmy tutaj z Tobą, żeby się spotkać. Wcale nie po raz ostatni. Zostaniesz przecież w naszych sercach i w naszej pamięci na zawsze. Byłaś wielką damą, to prawda, ale obdarzona też byłaś perwersyjną inteligencją i niezwykłym poczuciem humoru. Ironia i autoironia były Twoim żywiołem. Jednym z ostatnich Twoich cudownych listów, kiedy zapraszałem Cię do teatru, napisałaś, cytuję, postanowienie: nie wychodzić w czasie trwania spektaklu. Zdarzało mi się to, oj, zdarzało. Nie gwizdać, nie rzucać nogami, nie tupać, nie protestować głośno, burt nie czynić, nie obrażać pracy moich kolegów, aktorów oraz reżysera. Nie obrażać widowni nieodpowiednim zachowaniem. Nie wspominać niejakiej przeszłości, jak i dlaczego bywała w czasach mojej młodości. Takie masz moje zobowiązanie ręcznie pisane. Twoja bogata kariera zawodowa, teatry Stary, Słowackiego, kabaret Jama Michalika, przyjaźnie z Tadeuszem Kantorem, Tadeuszem Łomnickim, kultura francuska, której byłaś absolutnym ambasadorem i której wszystkich nas uczyłaś. Byłaś rajskim ptakiem, którego w przaśnych, siermiężnych czasach, w których nam żyć przystało, tak istotnie, tak naprawdę brakuje. Kochamy Cię. Bądź z nami. Jesteś nam bardzo, bardzo potrzebny.